Cześć, jestem Filip i dzisiaj będziemy fotografować w ciężkich warunkach. Wyobraźcie sobie, że jesteście daleko od domu. Setki, tysiące kilometrów, może w ogóle na innym kontynencie. Sprawdzaliście aplikacje, pogoda ma być żyleta. Ale bywa tak, że to, co mówią aplikacje, to jedno, a życie to drugie. Przyjeżdżacie w miejsce, które chcecie sfotografować, wieje, pada, zamiast pięknego nieba jest szaruwa, jest źle, katastrofa. Nie ma drugiego podejścia, bo zaraz jedziecie na samolot i wracacie. Co robić? Na patową sytuację nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Można olać temat, wrócić do domu, jest to jakieś rozwiązanie, ale można też działać w niestandardowy sposób. To jest to, co ja polecam. Twórczo wykorzystać ograniczenia. O, brzydka pogoda, nie ma światła. Jest światło. Niepogoda to też pogoda, tak jak w bieganiu. Nie ma złej pogody do biegania, jest tylko złe ubranie. I uważam, że tak jest w fotografii. Nie ma złej pogody do robienia zdjęć. Może być złe przygotowanie do takiej sytuacji, ale zawsze da radę zrobić zdjęcie, tylko trzeba pokombinować. Szaleństwo to jest też coś fajnego w fotografii, która buduje klimat zdjęcia. To, że zatrzymujemy się przy nim. Bardzo cenię twórców, którzy mają coś za błędu w sobie. Zabierają nie w swój świat. Nie pokazują tego, co wszyscy widzą, tylko pokazują świat po swojemu. Do tego też was zachęcam. No i przyjechałem, jest wiatr, są chmury, jest szaro, wczoraj było piękne niebo, dzisiaj go nie ma. Zupełnie dwa różne miejsca, tak jak powtarzałem w poprzednim odcinku, że wygląd miejsca też zależy od światła. Bohaterem dzisiejszego zdjęcia będzie Jan Kazimierz, dąb. Chłopak ma 300-400 lat i jest imponujący. Przetrwał pewnie niejedną taką wichurę. Zróbmy mu prezent i uwiecznijmy go podczas takiej wichury. Tak jak mówiłem, sytuacja patowa nie musi być patowa. Można całą złą sytuację obrócić na naszą korzyść. Za ciemno można spróbować to jakoś doświetlić. Do zdjęcia, jak i do tego ujęcia posłużyłem się autem. Podsumowując, nie bójcie się szaleć, nie bójcie się sytuacji, w której coś nie idzie zgodnie z waszym planem. Usiądźcie. Pomyślcie chwilę, zobaczcie, co macie w kieszeniach, w plecaku. Może macie czołówkę, która was uratuje, a może macie coś, czym możecie zasłonić słońce, jeżeli jest go za dużo. Szukajcie niebanalnych rozwiązań, szalejcie, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.